Cześć, witam Was na kanale Derfmore. Z tej strony Jan Kieliński. Jesteśmy na Eurobike'u, największych targach rowerowych na świecie. Setki tysięcy ludzi, setki stoisk, masa marek. Jesteśmy dzisiaj na stoisku Dartmoora, bardzo mi bliskim, ponieważ od kilku lat zajmuję się projektowaniem tego właśnie tutaj sprzętu i chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć, co tutaj zobaczymy. Nowości jest trochę w różnych kategoriach. Zaczniemy w ogóle od dirtu, potem przejdziemy przez rzeczy bardziej trailowe, aż do bardziej trailowych i enduro. Więc jeżeli kogoś dirt nie interesuje, to niech zaczeka, przewinie, zobaczy sobie dalej. Pierwsza nowa rzecz dirtowa to 2-6 Player. 2-6 Player był tak naprawdę pierwszą ramą, którą 10 lat temu przygotowałem dla Dartmoora. Wtedy byłem tak naprawdę dzieciakiem, który szalał na punkcie dirtu i wiedziałem, że można zrobić to troszkę lepiej. Z roku na rok było coraz lepiej. W zeszłym roku 2-6 Player był jedną z najlepszych ram dirtowych na świecie, najlepiej sprzedawana rama dirtowa w Europie. Stwierdziłem, że można zrobić ją jeszcze lepiej, jest trochę kontrowersyjnie. Jak widzicie, mamy nowe rurki 2-6 Playerze. Tak naprawdę przełożyliśmy je z Primala, troszkę zmieniłem cieniowanie w środku. Moim zdaniem wygląda dużo lepiej. Nowy 2-6 Player to też troszeczkę nowa geometria. Stwierdziłem, że poprzednia geometria naprawdę była super, zresztą też na nim jeżdżę. Ale jednak trochę zmieniliśmy, poszliśmy 5 mm w dół z supportem, wydłużyliśmy przód zarówno w rozmiarze S, jak i w rozmiarze long, czyli S i L. Dostępne jest w kilku wersjach kolorystycznych, łącznie z zupełnie nową linią kolorystyczną. W linii kolorystycznej pojawia się też kilka innych rzeczy. Pojawiają się m.in. gripy block, gripy maze, które znacie, ale też kompletny rower gamer. To jest wersja gamer normalna i jest oczywiście wersja gamer basic. Będziemy trochę skakać po tematach, bo jest ich tak dużo, że i tak wszystkiego na raz nie zobaczycie. Ale jak już jesteśmy przy gamera, to tak jak widzicie, jedna wersja gamera jest w tej wersji niebiesko-żółtej. Bardzo fajnie jest, że udało się naprawdę dużo detali przygotować w tej wersji kolorystycznej. Tak jak widzieliście, już gripy są na rowerze. Są obręcze ridery, malowane też te kolory, ale też na przykład takie detale jak naklejka w The Jumperze trójce, też przygotowana w tych kolorach. Tak jest, przy gamerach, to przeskakujemy od razu do kolejnego gamera. Jego na pewno znacie go z zeszłego roku, ale jak widzicie troszkę poszło tu upgrade'u. W tym roku mamy dużo lepsze obręcze, już malowane na Red Villa. Mamy widelec, który był w zeszłym roku, niby, bo też był RST Dirt, ale w tym roku jest upgrade'owany o wersję z tłumikiem. Plus czarne golenie. To jest specjalnie customowo przygotowane dla nas, żeby rower wyglądał zajebiście. No i wygląda naprawdę super. Bardzo mi się podoba. No, siema. Nie za bardzo. Siema. Co ci się podoba? Wszystko mi się podoba, ale najbardziej mi się podobają playery. No, ten nowy, ten zielony. Zajebisty. Lecimy dalej. Jak już byliśmy przy gamerach, skakujemy na półkę wyżej, czyli dochodzimy do kompletnych rowerów player. Player, który tańszy i droższy. Tańszego. Już pewnie widzieliście, bo widzieli go wszyscy w internecie. Jest to naprawdę ekstra połączenie kolorystyczne, które zainspirował mnie mój kolega Mateusz Szachowski, który już kilka lat temu podesłał takie zestawienie i wreszcie się udało zrealizować. Scout Green połączony z brązowymi elementami, tak jak gripy, siodełko, pedały, opony. Wygląda super. No i kolejna wersja. Kolejna wersja to jest wersja najdroższa. Rower w zasadzie jest bardzo mocno złożony do tego roweru, na którym ja jeżdżę. Bardzo zbliżony do roweru, na którym jeździ Szymon Godziek. Czyli jest złożony z pakiem DJ-em, na obręczach Shield, na już wyższym modelu jazd. To jest rower, który wyciągamy z pudełka i lecimy od razu tutaj na przykład na Krakow z Szymon. Dobra, poruszyliśmy w drogie rzeczy, ale przecież nie wszyscy chcą kupować najdroższe rzeczy. Wrócimy się do Piast. Ogólnie w przyszłym sezonie będziemy mieli zupełnie nową kolekcję Piast. Dwie serie Piast, Real Basic i Real Pro. Tutaj możemy spojrzeć, jest wersja Real Basic Single Speed i Real Basic Non-Disc. Wersja Single Speed jest znacznie tańsza niż zeszłoroczna. Trochę upgrade'owaliśmy. Ma może prostszy system zapadek w środku, ale bardziej niezawodny. Jest naprawdę tania, będzie zdecydowanie tańsza niż tegoroczna. Jak jesteśmy przy Single Speedach i na Piastach, od razu skaczemy do droższych, czyli do wersji Pro. Jak widzicie, prawdziwe kryształy i diamenty. Bardzo ładnie brzmi. 48 punktów zaczepu, 6 zapadek, 3x3 łapiące. Dostępna też oczywiście w czarnej wersji. I też wersja Pro, ale dużo tańsza niż zeszłoroczna wersja Pro. Więc myślę, że na pewno będziecie się jarać, bo ja się jaram.
No i też się jaram tym, jak ładnie mi wyszły tutaj te detale wycięte przy mocowaniu hamulca. Standardowo cała seria rzeczy wykonanych w technologii Petrol. To jest taka technologia, w której chromowane elementy wchodzą do takiej specjalnej kadzi, na której się osadza gaz. Dlatego każdy element, każda sztuka ramy jest inna. Nie będziecie mieli dwóch takich sam ram, dwóch takich samych kierownik. Płynnie przechodzimy z dirtu bardziej w grawitację taką freeride'ową, bardziej w górach. Tak jak już mówiliśmy o piastach single speedowych i non-discowych, tak samo cała seria Real Pro i Real Basic dotyczy piast typowych MTB z kasetą, oczywiście przednich mocowania hamulca oraz dodatkowo nowy standard boost, czyli 15x110 i 148x12. Wszystko. Wymyślili tyle standardów, musieliśmy się dostosować. U nas dostaniecie całe piasty kompatybilne z tym. Ciekawe nowości. Pamiętacie Mostek Shorty? Mostek Shorty był na 31,8 mm. Bardzo Wam się spodobał. Dużo miałem zapytań, że chcielibyście na 35 mm. W tym roku zaprojektowałem mostek na 35 mm. Bardzo zbliżony kształt, ale troszkę inny. Moim zdaniem nawet fajniejszy niż ten, który był poprzednio. Do tego na 35 mm mamy też kierownicę karbonową w tym roku. Karbonowa kierownica od Dartmoora dla prawdziwych twardzieli i odważnych ludzi. W zestawie z karbonową kierownicą dostępna jest też karbonowa sztyca, ale też aluminiowa sztyca. Wcześniej nie mieliśmy w ofercie sztyc na siodełka na pręty. Teraz mamy podpręty. Naprawdę fajna cena, ale też bardzo fajnie wygląda. Fajne mocowanie, naprawdę dobrze trzyma, nie ma opcji z jakimś urywaniem się śrub. Bardzo fajny system skręcania tutaj od boku. Nie wiem, czy to będzie widać. Lecimy tak na szybko, siodełko bardzo fajnie wyglądające z odciśniętymi wzorkami. Ale to nie jest wegańskie siodło, bo tutaj jest jeleń, potem jest siekiera, a na końcu... Go vegan! A potem jest jeleń na ścianie przyczepiony, więc to nie jest na pewno wegańskie. Jeżeli chodzi o napędy narrow-wide'owe, na pewno znacie droższą naszą wersję zębatki. Dołożyliśmy tańszą wersję. Tańsza wersja jest niewycinana, jest tak naprawdę zwykłą zębatką. System narrow-wide bez żadnych takich fajnych wycinek, które ja bardzo lubię. Bardzo lubię i przygotowywać i lubię na nich jeździć. W międzyczasie wkleimy tutaj Horneta. Hornet, jak widzicie, wygląda dość kontrowersyjnie i z moich założeń miał wyglądać kontrowersyjnie, jednak po pokazaniu pierwszych modeli był bardzo taki negatywny feedback z waszej strony, że to już nie jest ten prawdziwy hardkorowy Hornet, że to już wygląda bardziej jak Prima i tak dalej. Okej, zmieniłem to. Będzie on wyglądał troszkę jak na zdjęciu, czyli tak naprawdę top tube będzie zapożyczony z Rucai Wisha i będzie płynnie przechodził nisko w górne widełki tylnego trójkąta. Ogólnie Hornet, tak jak inne nowe ramy, będzie zdecydowanie dłuższy niż był w zeszłym roku. Można powiedzieć, że zeszłoroczna L-ka będzie odpowiadała tegorocznej M-ce. Czy naprawdę ramy będą dużo dłuższe, bardzo fajnie wtedy się komponują z bardzo krótkimi mostkami. To jest taka new schoolowa geometria, na pewno jest wielu ich fanów, ja też uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Lecimy dalej, trochę nam tu się wdarł lekki bałagan, ale to nie szkodzi, bo mamy kolejny fajny produkt. Primal Basic. W tym roku nie nazywa się Basic, jest troszeczkę droższy, naprawdę tylko troszeczkę, ale wygląda naprawdę prawie że jak Pro. Mamy tutaj obręcze Rider malowane w Miami Vice, tak jak zresztą siodełko, gripy, a nawet widelec. Widelec wygląda Pro czy nie Pro? Pewnie wygląda Pro do momentu, aż czytamy ST. Ale nie ma się co martwić, to jest naprawdę fajnie wyselekcjonowany model z pełnym tłumieniem, z regulacją tłumienia kompresji, 130 skoków. Ile w Polsce kosztuje? Poniżej trójki. Nie wiem dokładnie ile, ale jakoś poniżej trójki, więc myślę, że to bardzo fajna opcja. Do tego dalej przeskakujemy do kolejnego Primala. Nie jest to nowy Primal 29 cali, tylko jest to Primal Plus, ponieważ Primal Plus jest kompatybilny z kołami 27,5, takich jak z kołami 29 cali. Mamy przygotowane dwa Primal Plusy. Jeden tańszy, czyli ten, który tutaj mamy, w tym nowym malowaniu na kołach 29 cali oraz Primal Plus droższy, który mamy tutaj, który jest już na kołach plusowych. Zresztą bardzo fajny rower. Ja się mega jaram. Też sam mam taki, sobie jeżdżę czasem na nim i naprawdę jest kupa zabawy. Lecimy dalej, płynnie przeskakujemy. Jak mamy Primala Plusa na kołach plusowych, to można by było zrobić taki sam rower, tylko zawieszony. I tutaj mamy Bluebirda.
Lubert rower trailowy, czyli podobnie jak Primal, 130 skoku i tak samo jak Primal Plus, kompatybilny z kołami 29 cali, jak i 27,5 cala. Ja się mega jaram, bo po targach go zabieram i jadę w góry, będę go ostro dojeżdżał. Bardzo fajny rodzaj tutaj zawieszenia stosowaliśmy. Niby jest to klasyczny jednozawias, ale oś obrotu jest dosyć wysunięta do przodu, dosyć mocno podniesiona. Przez to efekt bujania przy pedałowaniu nie powinien być aż tak duży i przeszkadzać. Zresztą można to jeszcze zniwelować blokadą, która jest na damperze. Tak wyglądał Bluebird, a jego większy kolega to jest Blackbird. Blackbird jest już ramą typowo enduro, ze 160 przodu, 160 z skoku, 160 z tyłu, 160 z przodu. Akurat stoimy przy wersji Pro, tak naprawdę najbardziej chyba w tym momencie Pro rowerze w naszej kolekcji za chmurach. Mamy już tutaj widelec Spike RCT3, mamy damper RC3 też Monarcha Plusa, czyli tak naprawdę zawieszenie mamy najwyższe ze stajni RockShoxa, hamulce DB5. Używam takich hamulców z rowerze zjazdowym i moim zdaniem super hamują, spokojnie wystarczają na taki rower. Zawieszenie tak samo bliźniaczo podobne do Bluebirda, tylko że z 160 skoku. Sam element będzie jeszcze troszeczkę przemodelowany do finalnej wersji. Już na takim jeździmy, naprawdę pracuje fajnie. Dlaczego takie zawieszenie właśnie? Czym ono się różni od zawieszenia, które było w Wishu? Różni się bardzo mocno pracą. Krzywki, które były przygotowane w Wishu, powodują, że rama pracuje progresywnie, to znaczy zależnie jak bardzo się ugina koło, ale większy opór jest dampera. W tym przypadku skok tak naprawdę przestało się bardzo mocno liniowy. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy, nie ma jednego rozwiązania, które jest najlepsze do wszystkiego. W tym przypadku jest to bardzo dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą jeździć w ciężkim terenie, ale nie walą wielkich dropów, wielkich hop i chcieliby wykorzystywać tak naprawdę cały potencjał zawieszenia na zwykłej trasie. Na zwykłej, na dużych kamieniach, na dołach i tak dalej, żeby było cały czas aktywne w pełnym zakresie skoku. I to jest właśnie rozwiązanie. To jest prawdziwe enduro i takie rozwiązanie jest dobre do roweru enduro. Mamy jednego Blackbirda, mamy drugiego Blackbirda, wersję trochę tańszą. Chyba na Polskę będzie około 2000 tańsza. Też jest z damper z blokadą, tylko w przypadku tym jest zwykły Monarch RL. Do tego połączenie z Auronem. Auron to świetny widele ze stajni Santura. Wykorzystywaliśmy go w zeszłym roku w rowerze Hornet. Zresztą w tym roku też będzie użyty w nowym Hornecie. Tak naprawdę dla osoby, która jeździ nawet dużo, nawet w ciężkim terenie, ale nie jest jakąś mega profesjonalistą, różnica między nim a Pike'iem tak naprawdę jest bardzo mało zauważalna. To nie jest stary, niski model Santura, to jest naprawdę świetnie przygotowany widelec. Zresztą tak jak widzicie, cały rower jest przygotowany tak, żeby wsiąść na niego i naprawdę jechać wszędzie, każdy rodzaj jazdy enduro, czy w Alpach, czy u nas, czy gdziekolwiek indziej. Oczywiście jak się padło na rower enduro i w wersji pro i w wersji nie pro, bo to nie można powiedzieć, że to jest basic, bo basic to na pewno nie jest. Mamy regulowane sztyce. W danym przypadku jest to rewel pod RockShoxa. Najdłuższy na ten rok, czyli aż 170 skoku. Naprawdę można sobie mega przeregulować wysokość siodełka. W przypadku tańszego modelu jest to Kindshock, który ma 125 mm skoku. Też w miarę dobrze, tak żeby sobie opuścić siodło przy zjazdach. Czyli co? Czy ja już powiedziałem o wszystkim? Na pewno nie powiedziałem o wszystkim, no bo nowości, jak widzieliście, jest trochę. Rowery troszkę się zmieniły kolorystycznie. Pojawiło się kilka nowości. To jest grubsza przekrój tego, co będzie w przyszłym roku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie od razu w komentarzach. Ja osobiście wam odpowiem na każde pytanie, a kto może o tym wiedzieć lepiej niż ja, skoro sam to zaprojektowałem. Cześć! Z nami jest teraz Krzysio. Krzysio, przywitaj się. Cześć, to ja, Krzysio. I Krzysio ogólnie nie jest bardzo żołomówny, jest ale sztywnym typem. Ale pokazuje naszą nową kolekcję ciuchową. Znaczy tak naprawdę koncepcję kolekcji ciuchowej. W zeszłym roku już mieliśmy kilka fajnych ubrań. Mieliśmy jerseya, mieliśmy koszulki techniczne, koszulki bawełniane. Wiem, że bardzo wam się spodobały. Było bardzo dużo zapytań o nie. Zresztą spotkałem was wielu na rowerowych miejscówkach tych ciuchach, więc trochę upgrade'owaliśmy kolekcję. Dołożyliśmy kilka fajnych rzeczy. Tak jak widzicie, jest tu koszulka z nowym logiem, która tak naprawdę jeszcze będzie wyglądała troszeczkę inaczej, ale zobaczycie w internecie. To, o czym chciałbym wam na pewno powiedzieć, to jest koszula. Koszula, która na pierwszy rzut oka, nie wiem jak to będzie widać w kamerze, może wygląda jak flanelowa, ale nie jest flanelowa, jest poliestrowa z tkaniny technicznej.
naprawdę fajna rzecz na takie chłodniejsze dni. Krój specjalnie przygotowany przez nas z dłuższym tyłem zakrywającym dupę. I naprawdę fajnie dopasowana. Poznaliście Krzysia, ale jest z nami też Stasiek. Stasiek pokazuje inne nasze nowe ciuchy techniczne. Między innymi bluza. Mega jaram się tą bluzą, ponieważ jest to nowa bluza techniczna. Nie wiem, czy pamiętacie zeszłoroczne bluzy w bardzo fajnym kroju, bardzo ciepłe na chłodniejsze dni. Upgrade'owaliśmy jedną z tych bluz w tym samym kroju, używając materiału, który jest wodoodporny. Znaczy on nie jest tak wodoodporny na gruby deszcz, ale na lekki deszcz, lekkie błoto jest super, bo tak naprawdę wszystko po nim spływa jak po kaczce. Poza bluzą są te spodenki. O spodenkach nie chcę za dużo mówić, bo to jeszcze nie jest finalna wersja, ale jak widzicie, coś tu się dzieje. No i dodatkowa maska na napady na bank i wypady w góry.